będąc w Japonii, miałam okazję studiować właśnie to malarstwo tuszem u mistrzyni japońskiej. No i tak jakoś to mnie bardzo pochłonęło i poza tym tak czułam, że to jest coś dla mnie. Mm-hmm. Ponieważ jest to, tutaj jest bardzo ważna ta sfera duchowa i tak jakaś bliskość z naturą, żeby człowiek jednak miał świadomość tego, że jest częścią tej natury i jak gdyby ta natura jednak jest od nas potężniejsza, więc tutaj też jakaś taka pokora, element pokory też tutaj się pojawia. No a poza tym, od kiedy zaczęłam właśnie to malarstwo tuszem, to zmienił się mój sposób widzenia świata. Dlaczego? Dlatego, że zaczęłam się przyglądać bardziej, ale nie tylko pięknym krajobrazom, ale po prostu, jeżeli chodzi o rośliny, to ich taka dążność do rozwoju, to samo krajobrazy, które się zmieniają zależnie od pory roku. I w malarstwie tym bardzo ważnym elementem jest cisza. Cisza i to, że... Słucham? Cisza jest no tak, tak. Jest to, jeżeli przystępujemy do malowania, bo to jest jeszcze coś takiego, że tuż jest w takiej kosteczce i to się rozciera. I to jest właśnie ten element. Pędzel to jest właściwie ta główna osoba. Ja muszę tego pędzla słuchać. Na początku muszę go poznać bardzo dobrze, żeby później jakby z nim pracować razem. No i w Japonii mówi się, a to też właśnie to malarstwo bardzo silnie związane z filozofią Zen. I w Japonii mówi się, tutaj też mąż tam napisał, że podążamy pewną drogą, prawda? Wchodzimy na tę drogę, idziemy i później dochodzimy do takiego momentu, że malujemy nie malując. Czyli że mentalnie to się odbywa. A ja po polsku już słyszałam, to w Polsce. Czy to jakby ten element polski wniósł coś nowego do pańskiej twórczości związanej z kulturą Japonii przecież? Po prostu tą kulturę japońską to jest zupełnie inną kulturą porównając z kulturą polską. Więc te spotkanie to dużo robi się ten różnica, jak to wygląda. I jeszcze jednocześnie, tak ja jako obcokrajowiec, Japończykiem mieszkając w Polsce, to bardziej czuję się, że tą japońskością, tą kulturą, niż w Japonii. I więc łatwo można tutaj przekazywać te różnice. Aha, czyli właściwie warunki polskie pozwoliły na wyrażenie japońskości pańskiej kultury. Tak. Okej. Okay. Ja dziękuję. Proszę mi powiedzieć, no właśnie jak pani jest postrzegana z tą swoją twórczością w Polsce? To znaczy... Pana artyzm jak jest postrzegany przez Polaków? Czy kaligrafia jest doceniana? Myślę, że tak, ale ważne jest rozumieć te pismo, co tam jest napisane. Wtedy możemy więcej rozumieć, oczywiście jak to traktować malarstwo gestami. To też piękne, ale każdy ten znak ma znaczenie. Więc ma warto jeszcze poznać ten znaczenie. Dlatego specjalnie tutaj przygotowałem właśnie taki znak, łatwo można kojarzyć się z tym znaczeniem.